Dzień dobry. Dzisiaj dzień treningowy, więc hieny i nic nie znajdą. Żadnego pożywienia, chociaż kurwa nie wiadomo, bo tu każdy zawsze coś znajdzie, każdy jest wszystkim ekspertem. Coś mi teraz cofają z placu, coś mi piszczało w tylnych zaciskach. Ja to z tym piszczeniem klocków to mam kurwa na noc. Ale nic, bo teraz na zimę założę, pomimo że zamówiłem dedykowany zestaw obniżający do niego, w końcu znalazłem, to i tak na zimę założę seryjne sprężyny, no bo nie ukrywajmy, że będzie za nisko, a u nas śniegi są. Musi być wyżej, naprawdę musi być wyżej. Ja tu niejednokrotnie się już łapię na tym sam, że przytrę gdzieś wydechem delikatnie, nie? Bo na tym jest za duże dociążenie osi przedniej. No i źle tam to się prowadzi, podskakuje. Na zimę seryjne sprężyny, na lato nie ma problemu, żeby go po prostu obniżyć, dać nawet niższy profil, bo będę widział, po czym jeżdżę, a nie w śniegu, tak? Co ja? Aha, jadę jeszcze do Dawida, no bo dalej nie wiem, co z tym wypadaniem zapłonu na cylindrze pierwszym. Cewki zostały zmienione oczywiście kolejnością, dałem nowe świece NGK irydowe, wszystko zgodnie ze sztuką. Wyczyściłem cewki brake cleanerem, styki brake cleanerem, znaczy styk kontrolem. Wszystko po prostu porobiłem, no a dalej wraca to wypadanie zapłonu na cylindrze pierwszym. O co chodzi, nie mam pojęcia. Wiem, że wcześniej się to nie działo. Mechanik mój też wie, że to się nie działo. Zaczęło się to pokazywać po tym, jak złożył tą głowicę lewą. Bo no, trzeba było ją ściągnąć, żeby dostać się do tego popychacza, gdzie się te wałki rozpadły, tak? Sam powiedział, to jest normalna sprawa, zdarza się. Powiedział, może coś tam źle przeoczyłem, mówię, daj, zrobimy. Super, ja to szanuję, róbmy. Albo poczekamy, jak już będzie ściągał tą głowicę, to powiem, ściągnij też drugą. Założymy ostre wałki, no kurwa. Rozrząd jest nowy, wystarczy tam spiąć tylko na nowo. Napinacze nowe dać czy coś. Ale wałki możemy już dać ostre. Takie nie całkiem ostre, ale takie z 50 kunia, żeby dały. Zobaczymy. Przedyskutujemy dzisiaj za i przeciw. Ja jestem za. Ostry wałek, taki nie całkiem ostry wałek, jest całkiem fajną sprawą, bo auto nie chodzi, jakby miało za chwilę umrzeć. Kto mi zaś lusterko? Aha, moja jechała. Ja pierdolę. Nie jedzie, jakby miało zaraz zgasnąć. Zachowuje się w miarę normalnie, tylko wiadomo, wiecie, jak to jest na ostrych wałkach. Takie fajne. Ale jeżeli to nie będzie jakiś ekstremalny ostry wałek, to nie będzie też go tak widoczne. A auto zyska i będzie mogło dalej jeździć jako daily. Oczywiście eksploatacja się przyspieszy wszystkiego. To jest niezaprzeczalne. No a potem trening. Powiedziałem, że biorę się od poniedziałku za siebie. Nie mówiłem od którego, ale postaram się, żeby to dzisiaj był ten poniedziałek. Widziałem tam filmik z Jankiem, został udostępniony na jakichś portalach MMA. To w ogóle nie było moim celem, dlatego ja nie wpisywałem nigdzie. Jan Błachowicz. Obawiam się, że takie coś może przynieść więcej szkód niż korzyści, bo ludzie są różni. Ja już to zauważyłem, że nie można każdego sądzić po sobie, gdzie myślicie, że rozmawiacie z kimś na poziomie, a tu co chwilę się okazuje jakaś kurwa ameba, nie? To po komentarzach też tam było widać. To jest masakra. No i środowisko zresztą MMA też może mnie nie za bardzo przyjąć. Wiecie, jak ten odcinek wyglądał chaotycznie. Tam kurwami rzucałem i w ogóle. No ale taki już jestem. No i albo ktoś mnie akceptuje, albo mnie nie akceptuje. Tak samo jest z innymi ludźmi. Akceptujecie kogoś lub nie akceptujecie. Co ja dzisiaj w treningu? Myślę coś jakiegoś FBW. Ale razem już z siadami. I jeszcze ciekawostka, znalazłem takie perełki, zaraz wam pokażę. Rok 2014, czyli już
no już któryś rok mojej kariery, tak jak Janka. Cieszyn, wybory sportowca roku. Wierzcie mi, wtedy byłem blisko. Teraz jestem za daleko. Już tu grzejemy! Same drewna, żeby nie było. Drewna i papiery, żadnych plastików. Kozackie to jest, powiem wam, ten nawiew tutaj. Świetna sprawa. Dobrze, mam chwilkę teraz na drugie śniadanie, bo nie mogę pozwolić, żeby cokolwiek z sytuacji dnia codziennego wkurwiło mnie na tyle, żebym nie stosował się do rygoru, jaki sobie narzuciłem, czyli będę jadł teraz dużo i robił tu i robił masę. A co za tym idzie, muszę zajechać do apteki po strzykawki. Natomiast w Krysi od paru dni nie mam internetu, bo tam wiecie, mam to Androida tego 9-calowego i kartę SIM tam miałem 60 giga. Mam w plusie już kilka numerów i poszedłem to zgłosić, powiedzieli mi, że numer został zablokowany ze względu na nieopłaconą fakturę. No to ja jej pyk. Fakturę, że faktura została zapłacona 3 dni przed terminem, więc jakim prawem w ogóle zabrali mi internet? No ale mieli go odblokować. Niestety nie odblokowali numeru telefonu, więc poszedłem tam dzisiaj drugi raz. Co się okazało? Gość, który mnie obsługiwał, on już został dyscyplinarnie zwolniony, namieszał tak, że kiedy ja odu idu, czyli tą antenę z routerem oddawałem, mówiąc, że nie będę z niej korzystał, będę miał swój router i swoją antenę, zresztą tylko nowy numer, kartę internetową, czyli te 100 giga, on nie anulował starej karty 100 gigowej, tylko anulował mi jako tako sprzęt, czyli odu idu. Kartę mi zostawił, za którą nadal płacę, której nie mam, którą wyrzucił. Dał mi nowy abonament, za który również płacę, z którego korzystam, a anulował mi kartę, która była w Krysi. Numer, który już ponad 2 lata był i był przedłużany. Co za tym idzie, nałożono na mnie karę za rozwiązanie umowy pieniężną. No i teraz pani to tam próbuje odkręcać, przecież że jakim prawem? Przecież ja o niczym nie wiedziałem, że to zapieprzył dobrym pracownik. No i taki to dzień. Ja mam nadzieję, że to tyle ze złych niespodzianek. Przyszła mi jeszcze uszczelka pod klawiaturę, którą zamówiłem do Krysi, ale okazało się, że niepotrzebnie mieli mi jej nie wysłać, ale w końcu ją wysłali, więc będę musiał odsyłać teraz i czekać na zwrot pieniędzy. Bo akurat teraz to wzięli, kiedy ja mam za 3 dni płacić czynsz i akurat tych 230 zł do czynszu mi brakuje, które mi teraz wzięli za pobranie, które odebrali mi na siłowni. Ale to sobie poradzimy, bo... A nie, jeszcze przecież z sekcji. Jeszcze z sekcji pieniążki przyniosłem, to akurat czynsz zapłacimy. Spoko. Jadę jeszcze teraz do Dawida. Ustalimy, co dalej z Krysią, bo przez to wypadanie zapłonów ona dłużej zakręci czasami, a rozumiecie, to jest taka wiocha, podjeżdża fajne auto, myślę, że i kręci, kręci, mówię, no wiocha jak fix. Musi to zrobić przed 17, dlatego że 17 mamy już szkolenie we Wrocławiu, a 24 pogrzeb małego Grzesia, ostatnia droga, pożegnanie, czyli ślub, a ja jestem świadkiem, to ze świadka wziął, nie? Jednak to nie koniec chujowego dnia. Tak robią te opakowania. I chuj, taka dobra była. Ale jeszcze jedna została. No i pani w plusie w ramach rekompensaty dała mi kartę na 2 tygodnie do korzystania sobie z internetu za darmo. Ale ładne ładowanie, 14.1. Czek oczywiście z wypadania zapłonu. To jest nieodłączny element mojego samochodu. Sprawdźmy. Fuji czy nie Fuji? O, coś to tutaj. Słabe zasięgi tu mamy, panie. No co ty odpierdalasz, ty mordo? Jeszcze raz. Coś z tym internetem jednak nie halo. No. Tak, jakoś kiepsko. I Coolio, Gangsta Paradise, oczywiście. Radio się wyłącza. Światła i... Sposób na czeka. Ustawić kierownicę tak, żeby go nie było widać.
Dobre! Więc jak widzieliście, zmierzyliśmy kompresję na wszystkich cylindrach i na wszystkich jest, kurwa, książkowo, po 14. Najpierw tam pokazał mniej, ale ja mówię, kurde, Dawid, otwórzmy przepustnicę, bo już się nauczyłem przy Lincolnie, żeby otworzyć przepustnicę. No i po otwarciu przepustnicy 14, kurwa, na każdym, to jest naprawdę książkowe. I już teraz nie mamy pomysłu. I co mi Dawid powiedział jedno, że może gniazdo zaworowe, a te chemi przedliftowe w 300C, one miały problemy z wypadaniem gniazd zaworowych ze względu na temperaturę, jeżeli były gaszone zbyt często przy temperaturze tam powyżej, powiedzmy, 105 stopni. Ja tego wcześniej nie miałem. Ale ostatnio zdarzyła się sytuacja taka, że zanim ja dojechałem do Cieszyna, było wszystko ok, potem wziąłem Krysię na przejażdżkę i temperatura zaczęła mi rosnąć. Rozumiecie? I włączyłem szybko Ewika, sprawdzić temperaturę, było 122 stopnie. Więc ja chcąc nie chcąc musiałem go po prostu na szybko zgasić. Zadzwoniłem do Dawida, okazało się, że Dawid po prostu zalał za mało płynu chłodniczego, bo miało być 11,5 litra aż, a on zalał 8, sugerując się chyba Europejczykami. Tyle dobrze, że udało mi się go na czas, kurde, ogarnąć. Odpowietrzyliśmy go wieczorem, zalaliśmy resztę płynu i od tego czasu z temperaturą jest ok. Ale czy to właśnie nie był ten jeden raz, kiedy został zgaszony, dwa razy został zgaszony przy temperaturze powyżej 110 stopni, czy to gniazdo zaworowe nie zaczyna już wypadać? Bo jeżeli tak, no to jest gdzieś ktoś w Polsce, są w Polsce ludzie, którzy wzmacniają w nich gniazda zaworowe, więc będzie trzeba ściągnąć po prostu głowicę. Trzeba będzie ściągnąć i wysłać do wzmacniania gniazd zaworowych. Jak już to zrobimy, no to wiadomo, włożymy ostre wałki. Sorry, kurwa. Każda usterka jest podstawą do tuningu, bo z kompresorem to jest za dużo roboty. Kurwa, stroić, nie stroić, tu jeszcze jest gaz, potem przekładać, bo to jest cały nowy kolektor ssący przystosowany do tego. Myślę, że ostre wałki rozrządu będą lepsze, szybsze i też dadzą fajny przyrost mocy. No a że będziemy ściągali głowicę prawdopodobnie, no to taka kolej rzeczy, z tym, że to nie teraz. Mam nadzieję, że on mi jeszcze dojeździ, aż ja się odkuję troszeczkę finansowo. Postaram się teraz jeszcze więcej personalnych wziąć, zamówić te po prostu ostre wałki. No i jak już tak naprawdę wzmocnimy gniazda zaworowe, to mamy spokój już do końca żywotu tego silnika, tak? Zwłaszcza, że on mi teraz nie wchodzi powyżej 100 stopni. On mi za każdym razem trzyma 97, 93, z racji tego, że przestawiłem sobie w Diablo wiatraki, że wentylatory załączają się już przy 85 stopniach i zaczynają chłodzić, a nie jak wcześniej przy 105 stopniach. Więc on mi nie wchodzi powyżej 100 stopni, jest to dla niego bardzo bezpieczna temperatura. 105 też nie jest niebezpieczną temperaturą dla silników chemii, ogólnie dla Chryslerów, bo one tak mają, nawet Sebring tak ma. No ale gniazda zaworowe niestety w tych rocznikach były wadliwe, jeżeli chodzi o temperaturę. Więc to już potem będzie kwestia tylko dogadania się z Dawidem, jak to rozliczymy, no bo ukryć się nie da, że jeżeli usterka jest, no to była po części z jego winy z racji nieodpowietrzenia układu chłodzenia. Oczywiście nieświadomego, więc tutaj nie ma między nami złości, kwasu ani nic. To jest kwestia dogadania się jak między znajomymi. Nie sprawdził, no i tyle. No. Oczywiście ja tam potem też zarabiam te zawałki czy coś zapłacić, no ale coś będziemy musieli się jakoś dogadać jak chłop z chłopem. No bo nikt nikomu nie chce robić na złość. Nikt nikomu nie chce robić podwórkę, a wszyscy chcą żyć w zgodzie. Zwłaszcza, że to jest naprawdę dobry fachowiec. I ja sobie takich ludzi cenię. No. A poza tym mam obiecane, za to, że tak długo czekałem, że jeżeli teraz będziemy robić coś z silnikiem, to bierze mi go bez kolejki. Ja bym już go dzisiaj dał, ale 17 Wrocław, 24 Krysia jedzie jako auto do ślubu.
No więc no nie ma co. A poza tym nie mam hajsu. Ale środkujemy. Teraz jadę po obiad i zrobię trening. Zrobię sobie trening. Kill me, kurwa. Wiecie co? Pojawił się ten sam dźwięk, który wcześniej. Dokładnie, kurwa, to samo. Ja wiem, że do takich aut, do takich projektów trzeba cierpliwości i ja się staram na spokojnie w to wejść. Ale jakiego trzeba mieć, kurwa, pecha, żeby po wymianie popychacza z tyłu na siódmym, po złożeniu silnika, pierdolnął ten na pierwszym. No, zaczyna się od piszczenia. I zaraz będzie terkotanie. Ja pierdolę! Auto za tydzień na ślub! Kurwa, trzeba szybko robić. Chyba, że popychacze hydrauliczne mają różną długość laski. Dwa mają taką samą, dwa inną, więc nie da się ich zamienić, co prawda ten długi z krótkim, ale Dawid mówi, że nie numerował ich i może faktycznie założył je na jeden, ten co miał być na pierwszym, na siódemkę. Kurwa. No i teraz nie wiemy nic. No to jest to piszczenie, kurwa, przecież ja już nie mam siły. Co ja mam? Dobra, chuj. No i dojeżdżam do Dawida. Przestało. Tak jest, kurwa, zawsze. Jak chcecie komuś dać czegoś posłuchać, to przestaje. Cisza. Cisza! Znaczy ja się cieszę, że cisza! Może się ustawił? Cuda! Ale jadę. Sprawdźmy to. Bo jeszcze sklepaliśmy świece na 0,7 mm, bo one miały bardzo szeroką, znaczy długą odległość. Zmniejszyliśmy to teraz, ale widzę, że tutaj błąd wrócił. Sprawdzimy, czy to ten sam błąd wrócił od wypadania zapłonu na cylindrze pierwszym. Jeżeli to tak samo, w taki sam sposób rozleciał się popychacz na jedynce, no to nie będzie tyle roboty, bo co, wyciągnąć popychacz to jest już teraz chwila. Wiemy to, bo nie musimy wałka sprawdzać, nie musimy ściągać głowicy, wystarczy zrzucić czapkę prawdopodobnie i zmienić popychacz. Oby to było to. Związki z samochodami bywają burzliwe, trudne, ale ja i tak wiem, że nawet jeżeli wróci ze ślubu Krysia, bo to jeździ, to nie ma problemu, ale i znowu ją odstawię do Dawida, a nuż będzie jakiś zastrzyk gotówki i uda mi się ostre wałki założyć i nawet jeżeli postoi tam nawet miesiąc, to ona jak wróci po miesiącu, to i tak będzie się tak samo, tak się będę cieszył z niej, więc no niestety, nie jest to Volkswagen, żeby się nic nie pierdoliło. Ciśnienie mamy ok. Przy tych obrotach. Powinno być około, tak jadąc sobie luźno, powinno być około 180. No i tak jest. No i co? Przeszło jej. To jest w ogóle mega dziwne. Bo wcześniej, jak już zaczął sobie tak ten popychacz popiskiwać, jakby się coś zacierało, to już tak robił do końca. A teraz chwilkę porobił, przestał. Bo mu Dawida nasłuchiwaliśmy, na chwilkę znowu porobił i przestał.
lusterka mechaniczna, która jest, a raz jej nie ma. No kurwa, czegoś takiego jeszcze nie grali. No ale teraz jeżdżę i wszystko jest ok. Ciśnienie oleju ok, kompresja na cylindrach ok. Jadę sobie teraz normalnie bez udawania gazu na drive 2,2 bara ciśnienie oleju. Czary mary, kurwa. Krystyna się ze mną droczy. Znaczy sprawa wygląda tak, że no bo ja teraz do Wrocławia na to szkolenie, wiadomo, to najwyżej, żeby nie kusić losu, nie wezmę Krystyny, wezmę Range Rovera, nieważne jakiego, ale wezmę Range'a, dojadę Range'em i Krysia pojedzie na ślub normalnie. Teraz Grześ ściągnie jakiś zajebisty ceramizer, bo może to tam tylko przyciera, na chwilkę mu pomożemy. A w nowym miesiącu może nie, no kurwa. No bo i tak musiałbym teraz zamówić ostre wałki ze Stanów. Zorientować się, jakie potrzebuję i tak dalej. Muszę na grupie zrobić małe rozeznanie. Do ostrych wałków od razu już wziąć nowe popychacze wszystkie. Gdzie macie popychacz około 250 zł. Razy 8. Wałki. Około 3 koła, więc to szóstkę by trzeba było wyżygać. A na tą chwilę to ja kombinuję, żeby czynsz zapłacić, więc na tą chwilę niestety odpada. Oczywiście potem po 24 przyjdą wypłaty, więc już sobie się tam jakoś wspomogę. No ale co, no i tak to trzeba zrobić. Nie zrezygnuję z Krysi. To jest moja Krysia, to jest jak w związku. Raz lepiej, raz gorzej. No i zawsze to babie odpierdala. No jak w tym wypadku. Dobra, jadę zjeść, potrenować. A mówiłem rano, że ten dzień jest jakiś kurwa dziwny. Mówiłem. Kanapka mi spadła. Wcześniej coś, tu coś. Ja pierdolę. Masakracja, no ale dobra. Życie toczy się dalej, a show must go on. Hydrostubel additive, wyciszacz popychaczy. Grześ przyniósł, mówi, że mu polecili. Zobaczymy, chociaż teraz w ogóle Krystyna nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków. Daliśmy jej, żeby się pochodziła. Jest cisza, oby nie przed burzą. Nic się nie dzieje. No zobaczymy. A teraz powiedzcie mi, skąd ten magiczny, kurwa, wyciszacz do popychaczy wie, jak odnaleźć drogę do popychaczy. Bo mapę narysowałem. Bo ceramizer mniej więcej wiem, jak działa. Ale skąd on wie, że ma się osadzić w popychaczach? Co on tam, kurwa, jakiś ma? Przewodników w sobie? Ja chyba wiem, co jest grane. Krysia się wystraszyła, że nie dostanie swoich dywaników. Chrysler. I temu już działa. Znaczy działa, działa. Tylko czemu przestała sobie popiskiwać. Dobra, teraz już trening. Żeby było, że się wziąłem na poważnie, to ubrałem żonobijkę, ale że żony nie mam, to jest bezpieczne. Więc to będzie Grzesiobijka. Tak ty! Będzie bity! Kurwa! Dobra, trzeba robić łapy. Powiedzieliście! Edukowałeś to sam. Największe. Robisz teraz, czy mogę sobie wskoczyć? Robisz. Dobra. No dzień dobry, coś powyciskamy. Tak jest, kurwa. Kto to tak wysoko dało, pojebało was? Ja lubię, jak robisz, że nam mi kazałeś. Tak wysoko? Ja tobie tak wysoko? Nie, powiedziałem, że robię w jakromicznym, a tak jest okej. A, do jakromicznego? No. To chuj, ja też robię w jakromicznym. Ja pierdolę.
Co tu się wpierdala, tu czapkę normalnie założyć. Ale mam wrażenie, przez ten kurwa słyszy cały czas, że ta sztanga jest krzywo. Chociaż łatwo by była wyrównać, nie? Nie, to jest za wysoko. Dobra, kurwa, to się nie... Czekaj. Dobra, kurwa. Ale to i tak musimy... Ona jest krzywa jak skurwysyn, nie? No. Nie wiem, ale wiem, że jak robiliśmy siadę, to się wypierdalaliśmy. No bo jesteście krzywi. Grzegorz, co to za playlista twoja? Co tam, Katy Perry masz jeszcze? Przyznaj się. Dobra, teraz, żeby nie było. Nie ma żartów, ja już czuję, że ten strzał testosteronu we mnie krąży. Więc założyłem stówę. O! Coś ty puścił? Jak ja mam trenować? Czekaj, już. No. Agresji w tym workout. Tutaj jest ukryta czarna magia, bo to jest 20 i 15, czyli mamy 243,5 funta. Teraz sobie liczcie, ile to jest. W ogóle? O jajku. Dobra, następna seryjka. Wyciskanie stojąc na barki. Military press. Shoot. Poważny ciężar. Mega poważna sprawa. Czy da radę? Czy on sobie poradzi? Dobra. Ty, to musimy na zawodach chodzić w pysk. Dawaj, leciał, ty wyświęcisz. Chciałam, kurwa. Ja bym chciał na okazję. Kurwa, jak się już zrywał, nie? Do tego. Trzeba powiedzieć drugi raz, mam. Kolejny się upewnić, czy... Zdziwienie, zaskoczenie, wiem. Mogę? Tak, żeby nie szarżować na pierwszym treningu, damy sobie tylko 90, ale będę stosował element push do elementu press, no bo to ma być tylko rozruch. I teraz jakieś wznosy bokiem na hantelkach i wyciskanie na hantelkach po dwie seryjki. Kurwo! Thank you.
Ogólnie dzisiaj na treningu będziemy gościli... wypuścili go z Monaru dopiero, ale chyba wrócił do treningów. Osoba, o którą dawno pytaliście, czyli Abdul, Kozo Jebca, Patryk Citko. Muszę przezwyciężyć. Storca? Nie. Pokonać swoje demony. Zacząć trenować. 140 kurwa. Nie też. Oh, yeah. To też nie kumata? Na chuj to 15 taśm dosiadów. Musiałeś przejść w tej kamerze? No kurwa, szukałem jej! Geju! Ta praca w interkarsie, Grzegorz, źle wpływa na twoje zmysły. Powiem ci, jebnij tym. Znaczy, najpierw mi zamów popychacza i wałek, a potem tym jebnij. Pokaż, ile masz kilogramów. Ja pierdolę. Nie, bo się kurwa nitka zacina. Co ci się zacina, ty? Łeb ci się zacina. Zaraz ja cię zatrę. No, to pociągnij. Paka, ty się zciula. Tu się nic nie zaczęło, po prostu nie masz siły tego podnieść, ty kurwa. Ale cię kurwa zaraz bierzesz. Jo! Nie wierzę. Wydupiej. Moje to, wydupiej. No, bo mu pomogłem. Patrzcie teraz. No, Grzegorz, no, musiał się powiesić na tym. Ale łapa jest, pokaż. Jak przewody. Ja! Pierdolną to zabiją. Czemu się ze mnie śmieje? Czemu? Pogadamy, jak przejdziesz mutację. Zostało mi zrobić łapy. Gadać! Pokaż łapę. Kalendarz. Łapę, a nie pachę spoczoną. Dobra. Hantelki. Modlitewnik. I na triceps coś wymyślę, więc będą to pompki na poręczach z obciąganiem. Grzegorz będzie z obciążeniem, sorry. Wiem, miałem nie mówić, sorry. Ale no. Ale no. Co? Posyp tam. No. Nie, Patryk, nie chcę. Ja nie wciągam. Dobra, Patryk, bo tam widzowie się pytali, kiedy wracasz. Chciałbym teraz się dowiedzieć, czy to już twój faktyczny powrót? To jest w tym tygodniu mój powrót, no. Tak? Pierwszy. I zamierzasz dotrzymać już teraz kroku trenującym
Obiecujesz poprawę? Tak, myślę, że w przyszłym miesiącu znowu sobie postanowię, że przyjdę rano. No to ja z tobą. Trzymajmy się tego. Dobra, modlitewnika. Nigdzie nie bardzo. Co? Ten nigdzie nie bardzo. Ach, ciebie to. Dalej, nie zachowuj się jakby u siebie. Masz ten towar na bezrobotnego. Małeś ten, bo mi turbina padła. Muszę. I co? Aha, dzień dobry, oby. No nie ma szans. Jaki zaś kiedyś? W czwartek, nie? Ja się mówię, że jak chcę, to możesz sobie go sprawdzić. A w sobotę na skrzyżowaniu. Turbina. Bez turbiny też pojedzie. Dobra. Wychowałeś 25, wyjmij na nogi. Nie, tą mniejszą, to ona będzie wygodniej leżeć. Chyba, no. Kurwa, takie żelary mi każe nosić? Pięknie, też? O, dobra. W sumie podchodzę. No. O, dobra. Pierdolę się na barana i wtedy się napiję. Kurwa, widać, że drugie śniadanie dzisiaj było. No. Dołóż, ile mamy? 81 kg. No bo duże to jest 20,5, 45 funtów. Ej, nie mogę się przyzwyczaić do widoku Patryka wiążącego taśmy, nie? Coś tu jest nie halo. Dobra, obstawiamy, czy zmieszczę się tam masy lapem. Paulina? Myślę, że tak. Grzegorz? Będzie głowa. Patryk? Zmieścisz się, manko. Chłopaki? Nie. Nie? Nie. Najwyżej zobaczymy, co jest na poddaszu. Jakieś 30 cm mamy. Masy lap na szczupaka, dokładnie. Ale dajmy Magnoli. Chciałbym tak, kurwa, tak... Tak, wsunąć się tam. Tak wsunąć się, jak... Stawię się, chłopaki, tam? Jakbym skakał do basenu. To tak łokrą. Czekaj! Wygrałam. Ale ty, jak stół, plecami... Plecami śmyrłem. A więc, moi drodzy parafianie, na dzisiaj tyle. Trzeba coś zjeść, poczekać, aż się skonfederować. Wysłać dla was vloga, pod Wi-Fi oczywiście. Biec tu tak napierdala, to jest tak ciepło, że to się w panie mieści. A ja już czuję faktycznie ten jeden strzał testosteronu. To jednak sterydy robią robotę za człowieka. Nie trzeba trenować, nic. Pusta siła ze sterydów.